Hej wszystkim, nie zgadniecie, co się stało. Albo może i zgadliście, bo w sumie podałam wam to już w tytule. No ale skończyłam swój drugi szkicownik. Wcześniejsze rysunki, które tutaj się znajdują, pokazywałam wam kiedyś w innym filmie, który wam też podlinkuję. Także zacznijmy od 2016 roku. Tutaj sobie zaznaczyłam, żeby wiedzieć i przez przypadek przeszło mi na ten rysunek. Tak, promarkery. Pierwszą stronę robiłam nad zalewem, jest to kilka takich widoczków. Trochę poszkicowałam, wypełniłam to promarkerami i robiłam cienkopisem. Tutaj jest widok na zalew, tutaj kawałek statku, tutaj barierki i tutaj ja ze szkicownikiem, ze swojej perspektywy. Ten rysunek zrobiłam też tego samego dnia co poprzedni i przedstawia on, jakby to powiedzieć, dziewczynę, kosmitę, coś takiego. Bardzo podoba mi się ułożenie tych włosów. Ten rysunek w sumie jest bardzo prosty, ale mi się nawet podoba. Zrobiłam kolorystycznie oczy do włosów, dodałam jakieś tam drewienka wychodzące z głowy. No, w sumie taki fajny. Kolejny szkic, bo chyba można to nazwać szkicem, wykonałam na działce. Zrobiłam je akwarelami, gdzie ten szkicownik w ogóle nie nadaje się do akwareli, bo bardzo je wchłania. Z tych wszystkich chyba najbardziej podoba mi się ta wisienka, no i trochę może też róża. No, dodałam też cienkopis, żeby to wszystko jakoś uratować. Tutaj akurat nie chciałam dodawać, bo wydaje mi się, że ten moment jest jak najbardziej ok. Po poprzedniej stronie stwierdziłam, że będę przyklejać akwarelowe kartony i na nich malować, bo bardzo nie podobało mi się właśnie, jak tutaj powychodziły te akwarele. Tutaj namalowałam jakieś tam z wyobraźni bazgroły, żeby sprawdzić, czy to w ogóle będzie fajnie widać i dodałam takie ramki cienkopisem i myślę, że te ramki dają w miarę fajny efekt. Tu mam kilka szkiców z wyobraźni. Chciałam trochę poćwiczyć anatomię tutaj. Na tym rysunku tak samo, chociaż nie jestem do niego aż tak przekonana. Ten rysunek też wykonałam akwarelami i też mi się nie za bardzo podoba. Inspirowałam się tutaj Glam Paulą, co pewnie widać po ubiorze. Tutaj kolejny szkic z samym ołówkiem, też z wyobraźni. Chcę nauczyć się rysować profile ludzi, dlatego też jest tak dużo szkiców. Kolejnymi stronami są kwiaty. Bardzo podoba mi się ten irys. Zrobiłam go cienkopisem i kredką, chyba dwoma kredkami albo trzema z Kohinora Polycolor. A tutaj mam konwalię też zrobione cienkopisem i kredkami Polycolor. Następne dwie strony to wklejone kartki z bloku akwarelowego. I akwarelami i cienkopisem zrobiłam tą oto peonię nierozkwitniętą. A tutaj chciałam poeksperymentować trochę i wyszedł mi jakby taki las nocą, można tak powiedzieć. Ten rysunek już pewnie widzieli ci, którzy śledzą mojego bloga i Instagrama. Pokazywałam wam ten fanart. W sumie nie ma się co nad nim rozwodzić, zrobiłam go głównie promarkerami, ale dam wam link w opisie do notki z tym rysunkiem. Oczywiście przeszło mi na drugą stronę, więc kolejna strona to znowu profil i jakaś tam naturzasta dziewczyna. Tutaj jednokolorowe prace, jednokolorowe, bo jest kilka odcieni. Tutaj, a w ogóle je zrobiłam akwarelami, tutaj jest profil, a tu chciałam zrobić coś, żeby pasowało do tego. I ostatni rysunek, dokończony już. Z mojego challenge'u z 10 minutami na rysowanie. A, i jeszcze mam jeden rysunek. To jest bardzo stary. Chyba wam go nie pokazywałam. Nie ma co tutaj za bardzo się nad tym rozwodzić. Jakiś tam domek rysowałam z natury. No i tutaj kartka, żeby mi nie przesiąkł promarker. I zaczynałam też rysować jeszcze inny. No ale to nie w tym szkicowniku. Dobra. Dzięki za oglądanie. Napiszcie, czy któryś wam się podobał. I do następnego. Pa, pa!